Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witajcie, kochani, na zdrowym kanale ATVB. Dzisiaj moim gościem i waszym gościem jest Dariusz Wezgraj. Witam cię, Darku. Witam. Darek zajmuje się ozonowaniem już od wielu lat. Ma doświadczenie, wiedzę i praktykę. W tym odcinku porozmawiamy na temat ozonowania żywności w warunkach domowych. Darku, poproszę cię o informację, dlaczego powinniśmy ozonować żywność? Bardzo szeroki temat. Jak państwo wiecie, żywność jest w pewnym stopniu zanieczyszczona. Zanieczyszczona jest dlatego, że jeżeli jest ekologiczna, no to załóżmy, że ona nie ma środków ochrony roślin, nie ma pestycydów w sobie, jest uprawiana zgodnie z prawami natury i jest w miarę czysta, ale mamy jeszcze atmosferę powietrzną. No niestety mamy różnego rodzaju zabrudzenia, mamy różnego rodzaju substancje, które unoszą się w powietrzu. Czy to typu będzie smog przy paleniu węglem czy drewnem, ale są jeszcze tak zwane lotne związki organiczne i lotne pyły organiczne. I nasza żywność w niektórych przypadkach wiele do życzenia jest, w sensie jakości. Czyli to oddziaływuje to powietrze, ten smog na nasze... Środki powiedzmy, ochrony roślin, opryski różnego rodzaju, na nasze zdrowie. Ale na nasze właśnie owoce i warzywa, na przykład na jabłko, tak? No, które sobie rośnie na drzewie, albo marchewka, która jest w ziemi, w glebie. Tak. I generalnie możemy sobie zastosować generator ozonu domowego użytku właśnie do oczyszczenia z tych substancji szkodliwych dla człowieka. No dobrze, czyli tak, ja tak patrzę łopatologicznie. Idziemy sobie do sadu albo kupujemy na bazarku jabłko, bierzemy to jabłko do domu i kupujemy sobie marchewkę. I co powinniśmy zrobić? Tam mają te wszystkie rzeczy... są na jabłku, na marchewce. Tak. I co powinniśmy zrobić? Tak. Wkładamy do szklanego naczynia lub do plastikowego, który jest przeznaczony do żywności, prawda? No tak, bo mamy różne rodzaje plastików. Tak, na to trzeba zwrócić uwagę. Dobrze, jak jest wyścielony silikonem od środka pojemnik, jeżeli to plastikowy jest. On się świeci, tak. Taki ma poślizg, to czuć taki film. To już lepiej szklane. Zdecydowanie. Kiedyś powiem ci, że Andrzej Kawka powiedział, mówi, to nie jest kryptoreklama, ale pokazał taką wazę, taką fajną szklaną i powiedział, że to można kupić za 10 zł w sklepie Pepco. O. Dobre to wyjście. Już lepiej niech będzie dobre. Szklane. W każdym razie strzec się trzeba wszelkich metalowych rzeczy, prawda? Nie używamy metalowych. Wkładamy do takiego półmiska warzywa lub owoce, zalewamy to wodą. Jaką wodą? Ja bym z kranu zalewał wodę. Po prostu? Tak, normalną wodą z kranu. Uruchamiamy generator ozonu. Wkładamy rurkę, która jest na końcu z aplikatorem. Tu jest akurat w szklance, żeby państwu tylko pokazać. Ona zaczyna bulgotać i zaczyna się proces utleniania. W ten sposób utleniane są, ponieważ większość w owocu czy w warzywie, w każdym produkcie żywnościowym, większość substancji toksycznych, szkodliwych będzie na zewnątrz, nie w środku. Sama budowa owoca mówi, że owoc się będzie bronił. Ta część, gdzie są pestki, to będzie najbardziej czysta i później idąc dalej na zewnątrz, przy skórce najwięcej się tych substancji szkodliwych. Ponieważ ozon ma silne działanie utleniające,
Więc utleni środki ochrony roślin, część metali ciężkich, te, które ozon bierze, bo nie wszystkie bierze, różnego rodzaju zanieczyszczenia, inne środki ochrony roślin oprócz pestycydów i będziemy mieli o wiele zdrowszy artykuł żywnościowy po ozonowaniu niż przed. Mhm. Oczywiście po takim ozonowaniu dobrze jest wypłukać później w bieżącej wodzie. Też z kranu. Też z kranu, tak. Czas trwania ozonowania, jeżeli mamy miskę i załóżmy kilogram jabłek, czy kilogram cytrusów, czy jakieś warzywa korzenne, w granicach 7 do 9 minut. W zupełności wystarczy, tak. Mhm. W zupełności. Proszę Państwa, urządzenia, które dają duże stężenia ozonu i czas ozonowania wcale nie idzie w parze, jeżeli będziemy więcej ozonu damy i przez dłuższy czas. Jest to proces, który jest praktycznie natychmiastowy. Przedłużenie tego procesu spowoduje pewne jakieś niedoskonałości. Ja bym się trzymał maksymalnie, tak jak mówiłem, do 9-10 minut maks. Więcej nie ma potrzeby. I jest takie jeszcze co możemy ozonować? Możemy ozonować warzywa, owoce. Mhm. Ja bym nie ozonował mięsa typu filet. Jeżeli już ozonować, to ja bym drób ozonował, który ze skóry jest. W całości. W całości, tak. Jeżeli jest ze skóry, to wtedy ze skóry utlenimy różne substancje, czym był on karmiony, te negatywne. Plus jeżeli wiadomo, że przy kurczakach na pewno wchodzą antybiotyki w grę, to utlenimy też antybiotyki. W kurczakach na tych fermach różnych to tam jest wszystko. Ale generalnie to tak od siebie to powiem, znajdźcie rolnika takiego fajnego, zaprzyjaźnijcie się i bierzcie sobie kurki od takiego człowieka. Można ich znaleźć. Wiem, że to nie jest łatwe, ale można. Tak samo mówię o jajkach. Też zdrowe jajka to są bardzo, bardzo ważne. Trzeba poszukać zdrowych kurek. Szczęśliwych. Szczęśliwych, tak. Szczęśliwych i zdrowych. No wolny, jak szczęśliwa jest, to na jest słoneczku. Zdrowa. Tak. Cóż możemy jeszcze żywnością? Mięso powiedziałeś. No tak mięso. Samo mięso też, czy z bazarku, ale sprawdzonego od rolnika, też sprawdzonego. I co z tym mięsem możemy zrobić? Wyozonować na tej samej zasadzie, tylko ja bym nie mieszał. Jeżeli mięso ozonujemy, to same mięso, jeżeli warzywa, to warzywa, jeżeli owoce, to owoce. Mhm. Oddzielnie. Tak, i bym oddzielnie też robił, jeżeli owoce cytrusowe są, to bym oddzielnie ozonował, a nasze polskie osobno. Mhm. Teoretycznie wydaje się, że nie ma potrzeby ozonowania bioproduktów. Teoretycznie. Teoretycznie. Różne są opinie na ten temat, ale jeżeli mamy swój sad, swój ogródek, to jesteśmy w jakimś stopniu pewni, prawda? Ale ja bym mimo wszystko, ja bym też ozonował z tego względu, że jest atmosfera powietrza, w którym mówiliśmy o pewnych zanieczyszczeniach. Mhm. Więc ten okres ozonowania może być krótszy, 5-minutowy, ale dla pewności ja bym to robił. Na pewno to nie przyniesie umniejszenia w stosunku do substancji odżywczych, które znajdują się w owocu czy warzywie. Nie będzie to miało żadnego wpływu. Do tego, że jest to ozonator bezpieczny w miarę do domowego stosowania o wydajności 0,5 grama na godzinę. To jest bardzo mało, ale bezpiecznie to jest. Ozonujemy, mówisz, cytrusy, warzywa, owoce. A czy możemy ozonować wodę? Możemy ozonować wodę. I pić wodę ozonowaną. Tylko jeżeli ja bym ozonował wodę, ponieważ to urządzenie jest zasilane powietrzem atmosferycznym, więc wciągnięte jest powietrze atmosferyczne, to jest akurat ten ozonator jest na zasadzie tuby na wyładowaniach koronowych zbudowanych i pewne nieczystości mogą być z ozonem. Dobrym sposobem, dosyć tanim jest, jeżeli podłączymy tą rurkę, który wychodzi ozon, stąd wychodzi, proszę Państwa, ozon, podłączymy tą rurkę pod to urządzenie, które nazywa się płuczko chemiczno-Dischlera. To jest płuczka do gazów. I teraz jeżeli podłączymy, to musimy podłączyć z tej strony, gdzie ta rurka wchodzi tutaj do zewnątrz.
wkładamy, ona jest jeszcze szczelna i ten ozon zostanie jak gdyby wypłukany w części, oczyszczony. Tędy natomiast po oczyszczeniu ten ozon wyjdzie to rurko, która jest bezpośrednio do naczynia. Po co nam to daje? Co nam to daje, że nie mamy tych zanieczyszczeń z powietrza? Tak? To jest taki tak to zwany, jest Darku, filtr? W rodzaju filtra, tak. Chemiczna puczka do gazów się nazywa. W tym wypadku akurat to kojarzy z czymś innym. A z tym, co lubimy bardzo, tak. Ale to zagadka. Kto rozwiąże, ten będzie miał nagrodę. Cukierek. Tak. Około litra wody, jeżeli ozonujemy, to w granicach 7 minut optymalnie. Wiadomo, że woda z różnych źródeł jest mniej lub bardziej, więcej lub mniej chloru, więcej lub mniej kamienia, prawda? Różne jakości jest, ale te około 7 minut na litr wody w zupełności wystarczy. Ale to mówimy o wodzie, powiedzmy, z kranu. A o wodzie z kranu. Jeżeli ktoś ma na przykład wodę o odwróconej osmozie, czy też ozonowanie? Nie, ja bym nie ozonował wody o odwróconej osmozie. Absolutnie. Nie ma żadnej potrzeby. Jeżeli ktoś ma urządzenia filtrujące w jakiś sposób wodę i tak dalej, no to w naturalny sposób pozbywa się pewnych rzeczy. Nawet z taką wodą, to co są takie, to już nie powiem, to jest firma Brita, tak? Jest taka firma, tak. Jest taka firma. I też ozonować czy nie? Po tym, bo to jest taki dzbanek. Trudna dosyć odpowiedź. Ja bym jednak przeznaczył do wody, które mamy z kranu. Z kranu. To, tak, to jest takie rozsądne. Tym bardziej, że nie musimy tylko wody do picia, prawda? Ale do przygotowania posiłków, do zrobienia zupy, do kawy, herbaty i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś chce już koniecznie pić wodę ozonowaną, to trzeba będzie odczekać około 15 minut, żeby to wypić. Na pewno lepszej jakości po przejściu przez puczkę Dischlera jest czystszy ozon jest. Lepszej jakości. Z tego domniemamy, że ta woda będzie miała zdecydowanie mniej zero zanieczyszczeń niż woda puszczona bezpośrednio z generatora ozonu, jakbyśmy bezpośrednio rurkę włożyli do szklanki. Jest to takie domowe, aczkolwiek bardzo dobre rozwiązanie. Poza tym, co w wodzie ozonujemy, to możemy też, wyjątkiem jest, że możemy ozonować też w ten sposób nasiona fasoli czy grochu. Pozbędziemy się w jakiejś mierze, tylko proponuję suchy groch najpierw wrzucić do wody, wyozonować go, a później go namoczyć. W ten sposób, jeżeli zastosujemy ozonowanie, a później moczenie parunastogodzinne, pozbędziemy się w dużej zawartości lektyn. Do wszystkich nie możemy to produktów żywnościowych, do zboża nie możemy tego używać, prawda, bo tutaj nam nic nie przyniesie, bo w zbożu też gluten to lektyna jest. Ale tutaj do fasoli tak. Natomiast na sucho możemy robić kaszę. I też bym proponował, że jeżeli kaszę robimy, to przez to puczkę Dischlera mamy lepszej jakości ozon, prawda? Tylko wtedy już na sucho robimy. Końcówkę to wkładamy, już nie musimy razem z tym, z tą końcówką, która rozprasza ozon, tylko samą rurkę. Wkładamy do, wsypujemy ryż czy kaszę do woreczka plastikowego, tylko do woreczka, który jest przeznaczony do żywności, prawda? Jan Niezbędny, taka firma jest, ona dosyć taką szeroką gamę prowadzi. Możliwe, że jeszcze jakaś inna, ale bierzmy to pod uwagę. Wsypujemy, wkładamy rurkę do środka i gumko zawiązujemy, ale żeby była szparka, żeby była rotacja tego gazu. Żeby on wpadał i wypadał, wpadał i wypadał. I też w granicach 7, 8, 9 minut. Z żywności to chyba wszystko by było, bo tutaj orzechów nie ozonujemy w ten sposób. Sałat ja bym nie ozonował w ten sposób. Teraz jest bardzo skomplikowana sprawa z owocami jagodowymi.
To więc tak, proszę Państwa, jest takie opracowanie na temat, Akademia Rolnicza robiła z Lublina, na temat ozonowania malin. Chodziło o to, żeby malina nie ulegała zapleśnieniu w czasie od zbioru do dostawy do, przez skup do dostawy do zakładu przetwórczego. I rzeczywiście ozonowanie tutaj ma swoje racje, to się robi w takich baryłach i wtedy jest zabezpieczone na około 24 do 36 godzin, jest zatrzymany proces pleśnienia, gnicia tych owoców. I jeżeli nie jesteśmy pewni maliny czy innych roślin jagodowych, można to zrobić, ale ja bym to robił na sucho jednak. To znaczy też w woreczku, a później dopiero wypłukałbym to, co pozostanie. Także nie moczymy przed ozonowaniem, tylko dajemy suchy owoc jagodowy, ozonujemy w woreczku, tak jak kaszę czy ryż, a później płuczemy to. Dobrze. Darku, przykładowo, idzie sezon, za chwilę, za jakąś chwilę, będą maliny. Maliny są sprzedawane w bazarku, w takich pojemnikach prostokątnych, tekturowo-papierowych, coś tak, takiego. Tak, i tam masz maliny, prawda? Tak. I jak to zrobić? Czyli z tego pudełeczka przesypać do... Ja bym nie wyjmował, ja bym z pudełeczkiem włożył razem. Ale gdzie? Do torebki? Do torebki, tak. I wtedy tą do torebki, tą gruszkę do torebki gumką i ozonować 79 minut, coś takiego. Tak, tak, w ten sposób? Około 7 minut, tak. Czyli razem z pudełeczkiem, do folii, gumeczką, razem z pudełeczkiem, dać dokładnie trochę, tak. Trochę miejsca i to zostawić. Dobrze. Co zrobić? Kupujesz takie maliny i pewnie chowasz do lodówki. Następnego dnia chcesz sobie spożyć, masz pierwszą warstwę, zjadasz, a pod spodem jest pleśń. I co zrobić? Czy wyrzucić tą malinkę, która jest spleśniała, a resztę zjeść, czy już całość musisz to wyrzucić? Dobre pytanie. Ponieważ ja mam do czynienia dużo z grzybami, ja bym wyrzucił wszystko. Czyli kupujesz, zjesz tyle, ile zjesz, tak. Jak zobaczysz pleśń, wyrzucasz. Ja bym wyrzucił. Tak samo z truskawkami, bo za chwilę jest sezon truskawkowy. Też masz, kupujesz czy łubiankę. Ze wszystkimi jagodowymi w ten sposób. Ze wszystkimi. Ze wszystkimi bez truskawkami też byś zrobił, że najpierw tą łubiankę całą, do folii, tak. Gruszkę, 7-9 minut i już. Już. Jeżeli... I jak coś zjesz i zobaczysz jedną zapleśniałą truskawkę, wywalić. Proszę Państwa, po zozonowaniu nie ma narastania pleśni. Narastania? Narastania, tak. Nie. Czyli ma. Lepiej jak od razu kupujesz, to od razu zozonować. Ja bym w ten sposób zrobił. I do lodówki. Ja w ten sposób robię. Tak? I do lodówki? Tak. I do lodówki, tak. No dobrze. Załóżmy, że to co powiedziałeś, to tak to robimy, ale pewnego tego małego nalotu możemy nie zauważyć i ta pleśń, która jest, nie zauważyliśmy, zjedliśmy. I czy nasz organizm sobie poradzi z tą pleśnią? Co on nam złego zrobi? I jak sobie... Teoretycznie tak, poradzić? Jeżeli jesteśmy zdrowymi osobami, mamy system odpornościowy na jakimś poziomie, prawda, przyzwoitym, to organizm sobie poradzi z tym. Czyli jedną truskawkę zjesz z pleśniałą, powiedzmy, to nie, organizm sobie poradzi. Tak, tutaj nie trzeba robić jakiegoś takiego zamętu, prawda? No, będziemy mieli może ból brzucha, może jakoś tam ekstesik malutki. Będą inne dolegliwości. Inne dolegliwości. Ale ja bym, jeżeli jest możliwość, jeżeli Państwo zauważycie, że jest jakakolwiek pleśń, czy to będzie pomidor, czy to będzie jabłko, czy to będzie jakiś owoc, ja bym definitywnie odsunął to już. Niestety. Niestety tak. Szkoda jabłka. No, trudno się mówi. Trudno. Ale ja bym zwracał na to uwagę. Tak jak Państwu mówiłem, mam doświadczenie w tym i wiem, jakie skutki może przynieść grzyb, pleśń i tak dalej. To jest gra nie warta świeczki.
Także z artykułów żywnościowych to chyba wszystko. Inne jeszcze można w inny sposób wykorzystać ten generator ozonu. Mówisz sałata nie, ale na przykład jakiś szczypiorek, czy natka pietruszki. Z nowalikami bym dosyć ostrożnie, bo tutaj jest kwestia ilości i czasu odpowiedniego. Poza tym to jest urządzenie domowe, które bardzo tanio kosztuje, bo jakbyśmy mieli urządzenie profesjonalne, które jest zasilane tlenem, a nie powietrzem atmosferycznym. Wtedy byśmy sobie na szerszą gamę mogli pozwolić. Wtedy moglibyśmy i wodę robić naprawdę, która jest rewelacyjna do picia w jakichś dolegliwościach, prawda, górnych dróg oddechowych i tak dalej. Można naprawdę robić cuda z tym rzeczy, ale tutaj w przypadku domowym i tanim rozwiązaniem to jednak musimy zawęzić to wszystko. Ja bym nowalijek nie robił, sałat bym też nie robił ze względu na to, że pozbawimy ich wtedy wartości odżywczych. Dobrym sposobem jest, proszę Państwa, wziąć, nalać do zlewu wody, dobrze wypłukać, pół łyżeczki sody dodać, później wodę to wylać, znowu nalać wody, pół łyżeczki octu, wypłukać i mamy przygotowane do konsumpcji. I wsuwamy. Tak. Albo gotujemy, no bo jakąś zupę. Albo gotujemy, tak. Ten generator jeszcze domowy możemy, proszę Państwa, użyć do, ponieważ on tu ma funkcję jonizacji powietrza, możemy użyć też do warunków domowych, profilaktycznych, odświeżając sobie powietrze w mieszkaniu, żebym został dobrze zrozumiany. Nie zlikwidujemy grzyba tym urządzeniem. Nie wyozonujemy w ten sposób, żeby pozbyć się w części może tak, ale to w małej części wirusów i bakterii czy roztoczy. Tego nie zrobimy. Troszeczkę tego ozonu plus jony ujemne dadzą nam to skutek, że ozon nam pewne rzeczy tak jak gdyby wspomoże działanie jonizacji powietrza. Jonizacja powietrza polega na tym, że wszystkie bakterie, wirusy, różne substancje, które nam fruwają w powietrzu, a niekoniecznie są dobre dla naszego zdrowia, mają ładunek dodatni. Jak włączymy funkcję jonizacji w tym generatorze, powoduje to, że nastąpi zmiana ładunku elektrycznego na ujemny i to nam zacznie opadać. To znaczy zniknie z zasięgu naszych dróg oddechowych. Opadnie, my tym nie będziemy oddychali. I to już jest dobre rozwiązanie. Żeby tak w całości jeszcze rozwiązać, trzeba byłoby nabyć drugie urządzenie, nawilżacz powietrza. I tym nawilżaczem powietrza tutaj daje się kwas podchlorynowy. To jest sól kuchenna i woda, elektroliza soli kuchennej i wody. Jaki kwas? Podchlorawy. A skąd wziąć taki kwas? Kwas. Można kupić. Tak? Bioaktiv się nazywa, także jest w sprzedaży, jest koncentrat, jego się rozcieńcza z wodą destylowaną i to jest identyczna substancja, jak tworzy system odpornościowy w białych ciałkach krwi w naszym organizmie. Mhm. Kwas podchlorowy jest przez nasz organizm też produkowany. A taki nawilżacz, czy to zawsze powinniśmy mieć z tym kwasem, czy niech on sobie chodzi normalnie z wodą tą destylowaną, a tylko w jakichś takich przypadkach. Ja bym to uruchamiał sobie na pół godziny, na dobę i to sprawę załatwi. Aha. Funkcja jonizacji nam spowoduje to, że nam wszystkie te cząstki latające w powietrzu różnego rodzaju, żebyśmy nie wdychali, opadną, a ten kwas podchlorowy po prostu rozłoży nam te, zlikwiduje nam, zmineralizuje bakterie, wirusy i zarodniki grzybów w pewnym sensie, dlatego że te wszystkie wirusy, bakterie nie posiadają otoczki lipidowej i łatwo są rozbrajalne. W sposób bezpieczny sobie zrobimy dobrą atmosferę w domu, szczególnie jak ktoś w mieście mieszka, prawda? To można razem
mieć włączone? Czy może być razem w różnych miejscach. Ustawiamy jedno, jedno urządzenie w tym. Oczywiście możemy też zastosować to płuczkę, będziemy mieli lepszej jakości ozon. I tak te dwa urządzenia popracuje sobie przez pół godziny dziennie, w sumie nam załatwi sprawę to w domu. Tak. Czy to jest jakiś specjalny nawilżacz? Nie, to jest nawilżacz ultradźwiękowy. Mhm. Dosyć tanie, tam rozpiętość cenowa jest od, nie wiem, od 70 do 300 zł, w zależności ile funkcji ma, prawda, siłę tego wydmuchu, zbiornik jaki, ale to jest, mówię, najtańsze rozwiązanie, jakie tylko może być, mając czyste powietrze, chcąc mieć czyste powietrze w mieszkaniu, chcąc oddychać, można sobie w sypialni robić to przed nocą, prawda? Mhm. Tak jak mówię, nie zlikwiduje nam to grzyba, który jest, bo to trzeba ozonować, całkowicie inne metody, ale mamy dla profilaktyki, mamy lepiej czym oddychać, będziemy mieli zdecydowane, bardzo dobre rozwiązanie. Sam mówiłeś, że są różne rodzaje urządzeń i ozonowanie w sypialni pomieszczeń to są inne urządzenia, prawda? Czy w salonie. Natomiast to jest przede wszystkim do żywności, a to jest do użytku takiego mini domowego. Tutaj sobie oczyszczamy powietrze. Tu nie zlikwidujemy grzyba tym, ale oczyścimy powietrze, żebyśmy nie wdychali tego wszystkiego. Mhm. Natomiast ozonowanie to w całkowicie innych przypadkach się robi. Wtedy, kiedy problem występuje. Natomiast tak na co dzień w zupełności wystarczy takie rozwiązanie. I tak, i tutaj proszę Państwa z tego, gdzie możecie Państwo to nabyć? Bo to jest, też trzeba na to pytanie odpowiedzieć. I ja to widziałem w sklepie Kafkaje. Andrzej Kawka. U Andrzeja Kawki to mamy ozonator, a nawilżacz możemy na przykład nabyć, jeżeli ktoś chce, to trzeba wejść Media na... 24. Media sklep 24. To będzie plansza albo pasek, to wam pokażę i mało tego, i u Andrzeja Kawki na Kawkaje jest przy ozonatorze jest 5% rabatu dla widzów ATVB. A Media Sklep 24 ma 7% rabatu na nawilżacz i inne produkty. A płuczka? A płuczka Dischlera to będzie chyba w sprzedaży. Słyszałem, że ma się u Andrzeja Kawki pojawić. Tak? Takie to trzeba zadzwonić do Andrzeja się zapytać. Słuchy doszły, ale to trzeba sprawdzić. Może uruchomić, tylko nie wiem, czy jak uruchomimy, to będzie nas słychać, prawdopodobnie nie. Będzie brzęczeć, będzie bulgotać. Włączaj, Darku. Włączam. Teraz Państwu włączę nawilżacz. O, on tak oparka wytwarza, sucha mgła. I włączymy. No i mamy zestaw uruchomiony. I mamy czyste powietrze. I co powiedziałeś, że tak mamy robić w różnych miejscach pół godziny, tak? Pół godziny czasu, jak taki jest salon z kuchni około 30-40 metrów w zupełności wystarczy. Chyba, żebyśmy, proszę Państwa, mieli jeszcze, jest druga sprawa, jako wilgotność pomieszczenia ma, bo miejmy zawsze między 45 a 55, prawda? To jest dla nas najzdrowsze rozwiązanie. Jeżeli mamy za nisko wilgotność, wtedy już nie dolewajmy tego środka, tylko na samej wodzie destylowanej lub na wodzie, która jest przefiltrowana, puszczajmy, żebyśmy mieli odpowiednią wilgotność. Tak? Odpowiednia wilgotność i dopiero wtedy wlewamy ten kwas, tak? Tak, tak. No dobrze, czyli pół godziny. Kochani, to siedzimy razem z Wami pół godziny. Darek teraz cicho, pół godziny siedzimy. Pół godziny siedzimy. Żartowałem. Ale ciekawy jestem, czy nas słychać. A
Aha, i teraz jeszcze jedna sprawa, powiem teraz Państwu... spróbuj głośniej mówić, bo nie wiadomo, tak, jak mikrofony zadziałają. Powiem Państwu, do czego nie powinno się używać tego urządzenia. Na pewno się nie powinno, proszę Państwa, używać bez płuczki do ozonowania wody i do bezpośredniego picia, to na 100%. Nie ozonujemy, proszę Państwa, nasion roślin oleistych tym urządzeniem, z tego względu, że nasiona roślin oleistych całkowicie innym sprzętem się ozonuje. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to proszę o kontakt, to tłumaczę. I nie używamy, proszę Państwa, tego urządzenia do ozonowania niegojących się ran czy stopy cukrzycowej. Jest to też całkowicie inny sprzęt, do tego służy. Ten absolutnie się nie nadaje do tego. Także na to musimy szczególną uwagę zwrócić. Darek zajmuje się ozonowaniem głównie pomieszczeń. Będzie tutaj podany numer telefonu do Darka i dla widzów ATVB Darek daje rabat na swoje usługi. Usługi w całej Polsce i w krajach ościennych. Czuję ozon. A tu tak, bo to jest czuć z tej szklaneczki, co wyleciał. Mhm. Ale czystsze powietrze jest, prawda? Morskie. Morskie. No tak, bo to bryza. I cóż, Darku, tyle w tym odcinku. W tym odcinku, tak. O ozonowaniu żywności. Jakbyście mieli jakieś pytania, to albo bezpośrednio zadzwońcie do Darka, albo w komentarzach i pytajcie. To wtedy Darek odpowie, a ja Was mogę pozdrowić. Kochani, czytajcie zdrowe czasopisma. Bliżej zdrowia, bliżej natury i harmonii. I zapraszam serdecznie do korzystania ze strony atvb.pl. Tam są wszystkie wykłady zsynchronizowane z YouTube'em oraz są sklepy z rabatami. Korzystajcie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Darku. Dziękuję. Słoneczka, pozytywnie, do przodu i uziemiajmy się. Pa!